Dzień dobry, witajcie w środę 31 marca z samego rana. Dzielę się z wami dwoma wersetami biblijnymi. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana. Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Zazdrość jest uczuciem, emocją, która sięga o wiele głębiej, niż nam się to wydaje. I myślę, że w mniejszym lub większym stopniu dotyczy każdej i każdego z nas. Dlaczego zazdrość pojawia się w naszym życiu? Dlatego, że jest produktem naszego ego, tego, co o sobie myślę i jak widzę siebie, porównując się z innymi. I w tym kontekście zazdrość ma wiele wspólnego z poczuciem własnej wartości. To znaczy, że ten, kto ma zbudowane poczucie własnej wartości, raczej nie będzie zazdrościł i nie będzie zazdrością niszczył drugiej osoby, budując przy tym siebie. Nawet jest takie powiedzenie, oczywiście mówiąc przysłowiowo, że jak zetniesz komuś głowę, to nie spowoduje, że nagle staniesz się wyższy. Jako ludzie wierzący wiemy, że źródło prawdziwej wartości, to wartości bezwzględnej, można zyskać tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. On umarł za ciebie na krzyżu, bo masz wielką wartość. Jezus przelał swoją krew po to, byś potrafił dostrzec swoje ego i zobaczył, że prawdziwą wartością jest to, co dokonało się na Golgocie. I to stanowi o naszej prawdziwej wartości. A nie to, co posiadamy, kim jesteśmy, jak wyglądamy, jaki mamy tytuł. Dlatego jeśli spotkasz się z zazdrością, to przypomnij sobie słowa, które powiedział Jezus na krzyżu. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I powiedz takiej osobie, co Jezus uczynił również dla niej, aby i ona mogła otworzyć oczy swojej duszy. Niech Pan Bóg tą wielką środę czyni wielkie rzeczy w waszych sercach. Zostańcie z Bogiem. Amen.